Jesteśmy w Czarnogórze. Tutaj planujemy zobaczyć m.in. wyspę Świętego Stefana, niezwykle malowniczą i urokliwą. Mała wioska rybacka na przestrzeni lat przeszła niesamowitą metamorfozę. W latach 70. i 80. stała się jednym z najsłynniejszych kurortów turystycznych Czarnogóry. Zatrzymaliśmy się nieopodal wyspy na polu namiotowym w niezwykle urokliwym miejscu w gaju oliwnym. Oprócz cykad i przeróżnych gatunków ptaków mieszkają tu także żółwie. Jeden z nich zamieszkał obok naszego namiotu. Jesteśmy w Świętym Stefanie na polu namiotowym. Zaraz rozbijamy nasze tymczasowe domy. Jak w Kanie Galilejskiej. Rozbijamy obozowisko w gaju oliwnym. Wyspę Świętego Stefana obserwować mogliśmy z pięknej plaży, znajdującej się nieopodal naszego pola namiotowego. Krystalicznie czysta, ciepła woda sprawiała, że kąpiel była niezwykle przyjemnym doznaniem, zwłaszcza, że temperatura na zewnątrz sięgała prawie 40 stopni Celsjusza. A przede mną Święty Stefan, wyspa Świętego Stefana, tak zwany Mały Dubrownik.
Dotarliśmy do prywatnej plaży, gdzie ceny za całodzienny pobyt kształtują się w granicach od 10 do 30 euro za dwa leżaki i parasol. Ceny uzależnione są m.in. od tego, czy będziemy leżakować w tak zwanym pierwszym rzędzie, to jest tuż przy samym morzu, czy nieco dalej. Ale to nie było jeszcze najdrożej. Następnego dnia znaleźliśmy plażę, gdzie ceny dochodziły do 75 euro. My jednak korzystaliśmy z pięknej plaży obok naszego pola namiotowego i to całkiem za darmo. Święty Stefan oferuje luksusowe apartamenty, centra handlowe, kasyna, restauracje, baseny, boiska. W zasadzie to jest obecnie jednym dużym kompleksem hotelowym, najdroższym w Czarnogórze. Ceny za nocleg sięgają 1500 euro. Architektura wyspy nie została zmieniona, goście nadal mieszkają w średniowiecznych domkach, które obecnie są luksusowo wyposażone. W najdroższym apartamencie marzenia gości spełniane są o każdej porze dnia i nocy, podobno nawet te najbardziej abstrakcyjne. Tę pięknie zachowaną wyspę odwiedzają królowie, książęta, znani aktorzy i artyści z całego świata. Dla zwykłego śmiertelnika jest praktycznie niedostępna. Wstępu na nią bronią strażnicy.
Rankiem dotarliśmy na opustoszałą, przepiękną plażę. Czerwone skały w połączeniu z błękitnym morzem robią naprawdę niesamowite wrażenie. Tu faktycznie można poczuć się jak w raju, jakby czas się zatrzymał, cicho, spokojnie i pięknie. Święty Stefan to na pewno miejsce z najlepszym rodowodem w Czarnogórze. Można tu spędzić cudowne wakacje, korzystając ze wspaniałej pogody, z cudownych kąpieli w krystalicznie czystej wodzie. Można opalać się na urokliwej plaży z widokiem na wyspę Świętego Stefana i zamieszkać w gaju oliwnym, a to wszystko za całkiem przystępną cenę.